Jak postrzega mnie osoba ukochana? Czyli jak on lub ona, w zależności od płci, osoby ukochanej mnie postrzega? Czyli osobę pytającą. Zapraszam serdecznie do wróżby. Jest dzisiaj jedna wróżba tylko z kart Tarota, więc nie ma dwóch grup. Oglądnijcie sobie dlatego ten filmik od początku do końca. Ja Wam serdecznie dziękuję, że jesteście i zapraszam oczywiście, napiszcie mi po wróżbie, czy ta wróżba w jakiś sposób z Wami rezonuje. Jak on mnie postrzega? 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 W przełożeniu kart mamy 5 buław, czyli być może mamy tutaj kłótnie, jakieś awantury, być może postrzega Was jako osobę, która ma więcej mężczyzn do wyboru, która też jest taka może, nie wiem, kłótliwa jakaś, która ma więcej możliwości, powiedzmy. As mieczy. Postrzega Was jako osobę bardzo inteligentną, myślącą głową, ostrą, być może nawet taką zimną, zdystansowaną, bardzo konkretnie myślącą, racjonalnie, zaplanowane wszystko. Osoby, która umie też zranić słowem, przeciąć, zakończyć szybko coś, co Tobie nie odpowiada. Widzi Ciebie, jako byś niby odeszła 10 buław. Widzi Ciebie jako osoby, która odchodzi szybko, kończy coś. Jakby tutaj, jakbyś chciała ciągle odejść, czy zakończyć, zostawić coś za sobą, tak? Jakbyś chciała coś nowego szukać, poszukującą coś nowego, tak Cię widzi. Widzi Ciebie również jako 9 pentakli, czyli osobę stabilną, bardzo dobrze usytuowaną, być może finansowo, być może osobę, z którą można zbudować coś stabilnego, która jest osobą sukcesu, czego by się nie dotknęła, jest tutaj jakiś sukces, tak? Jednocześnie 5 pentakli widzi Ciebie jakby w 5 pentaklach, jakby, że czujesz jakiś smutek, jakąś uczuciową pustkę, że być może czekasz, by się coś nowego, nowa szansa jakaś przed Tobą otworzyła, czekasz na nowy początek, być może widzi Ciebie również jako osobę, która jest zablokowana na nowy początek, jakby bała się nowego początku, bała się zaryzykować. Widzi Ciebie jako osobę, która boi się jakby przygody, boi się jakiegoś takiego lekkiego, nie wiem, flirtu, czy lekkiej przygody, tak? Która tutaj dużo myśli, dużo analizuje, która jest raczej taka zamknięta w sobie, tak? Tak Cię postrzega ta osoba. Dziękuję bardzo. Napiszcie, czy się zgadza w jakimś sensie. Do usłyszenia już wkrótce.